Nie wszyscy wiemy, na czym polega praca szkolnego pedagoga. Na ten temat rozmawiamy z panią pedagog ze szkoły numer 1. W jednym z ostatnich programów na temat problemów z trudną młodzieżą rozmawialiśmy z panem sędzią Krzysztofem Piotrowskim. Dzisiejszym gościem studia jest pani magister Maria Królewicz, pedagog szkolny. Nie wszyscy w Olsztynie wiedzą, że takie funkcje są w szkołach i pedagodzy szkolni mają określone zadania do spełnienia. Pani Mario, na czym polega praca pedagoga szkolnego? Może rozpocznę tu od tego, że zawód pedagoga szkolnego powołano do życia w roku szkolnym 1973-74, a wprowadzenie do szkół pedagoga było wyrazem troski o jakość pracy szkoły i dążenie do pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów opiekuńczo-wychowawczych. Również pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów z swoimi dziećmi, jeżeli na takie napotykają. W roku 1975 Ministerstwo Oświaty i Wychowania bliżej sprecyzowało zakres działania pedagoga i zadania te zostały ujęte w takich 5 grupach problemowych. Pierwsza grupa to jest współudział w realizacji zadań wychowawczych szkoły, dalej prowadzenie profilaktyki wychowawczej, prowadzenie i organizowanie pracy korekcyjno-wyrównawczej, indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom i pomoc materialna. Trzeba tu zaznaczyć, że w różnych szkołach mogą te zadania wyglądać troszeczkę inaczej. Ze względu na to, że każda szkoła tworzy taki mikrosystem i w związku z tym mogą być inne potrzeby danej szkoły. W związku też z tym szczegółowe zadania pedagoga będą właśnie wynikały również z tych innych potrzeb i może to się różnić w różnych szkołach, niemniej główne zadania są zawsze takie same. Nie można tych zadań realizować bez współpracy z środowiskiem, z instytucjami, które wspomagają działalność szkoły. I tutaj głównie nasza współpraca ma miejsce z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z ośrodkiem opieki społecznej, z sądem, szczególnie z Wydziałem Spraw Rodzinnych, z kuratorem zawodowym, sądowym, również z lekarzem szkolnym, z higienistką, z pielęgniarką, z kierowniczką i paniami pracującymi w świetlicy. Także tu się zazębia wiele spraw, a nawet trzeba czasem i trafić do komendy rejonowej policji, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Widzimy, że zakres działań pedagoga szkolnego jest ogromny. Nas ciekawiłyby może dwie sprawy. Jak współpracuje się z poradnią wychowawczo-zawodową, psychologiczno-zawodową oraz z sądem rejonowym, ponieważ interesuje nas w zasadzie młodzież trudna. Na czym polega ta współpraca z poradnią? Żeby podjąć działania, które mają na celu pomoc uczniom, musimy tych uczniów zdiagnozować. Ponieważ szkoła nie prowadzi takiego rodzaju pracy, w związku z tym kierujemy dzieci na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Są tam kierowane dzieci zarówno te, które mają kłopoty z nauką, jak i te, które mają kłopoty z nauką i z zachowaniem, jak również te, które tylko z zachowaniem, bo i tak się zdarza, oraz te dzieci, które mają kłopot z wyborem zawodu, bądź ich deficyty rozwojowe nie pozwalają wybrać zawodu, jaki sobie akurat chcieliby wybierać. W związku z tym muszą przejść tak zwane badania zawodoznawcze. Rodzice bardzo często mają pretensje do szkół, a w szczególności chyba do pedagogów szkolnych, jeżeli taka instytucja istnieje w danej szkole, że dziecko jest kierowane do poradni. Od razu uważają, że takie dziecko musi odstawać od norm. Czy to jest prawda? No więc tutaj, korzystając z okazji, chciałabym rodziców zapewnić, że kierowanie ma na celu zdiagnozowanie i danie jak najszerszej pomocy dzieciom, a nie jakieś dyskryminowanie dzieci. Stąd wydaje mi się koniecznym poinformowanie rodziców o działalności poradni i wyeliminowanie takiego błędnego rozumienia, że jeżeli dziecko jest kierowane do poradni, to trafi do szkolnictwa specjalnego, bo bardzo często to się z tym łączy.
Bardzo często też dzieci wybitnie intelektualnie uzdolnione są kierowane również do poradni, prawda? Tak, mieliśmy w szkole taki przypadek. Dzieci te zwykle mają kłopoty czasem ze skupieniem uwagi, czasem się źle zachowują, ale to wynika właśnie z tych ich zdolności i zainteresowań, które absorbują do tego stopnia, że bardzo często nie mogą na lekcji usiedzieć i włączyć się w tok lekcji. Jest możliwość niesienia takim dzieciom pomocy, jest możliwość zindywidualizowania ich nauki. Z kolei, ale to nie bardzo może w naszym terenie wychodzi z tego względu, że jeden przedmiot na przykład mogłoby realizować już w szkole średniej, bo takie są możliwości. Natomiast pozostałe by dalej realizowały w szkole podstawowej. Nie zawsze to współgra z planem pracy i nie zawsze rodzice na to nawet wyrażają zgodę. Pani praca jest bardzo trudna. Między innymi również dotyczy kontaktów z rodzicami. Jak ta współpraca układa się? No, w pierwszej kolejności z rodzicami współpracują wychowawcy klas i nauczyciele bezpośrednio uczący dzieci. Natomiast jeżeli są problemy, z którymi sobie nauczyciele nie mogą poradzić, bądź rodzice nie bardzo chcą akurat z nimi na ten temat dyskutować, wtedy zwracają się z tym do mnie, bądź nauczyciele kierują do mnie. Na każdych dniach otwartych mam dyżur, także i na każdych wywiadówkach. Także jest możliwość porozmawiania, wtedy ustalenia jakichś wspólnych form działania po to, żeby dziecku pomóc. Czy pedagog szkolny również podejmuje działania prewencyjne? Tak, są to działania polegające głównie na rozmowach już indywidualnych, w czasie których staramy się dociec, dlaczego właśnie zachowanie jest niezgodne z normami społecznymi, skąd to wypływa. Bardzo często pomocą jest tu właśnie badanie psychologiczne w poradni wychowawczo-zawodowej i zalecenia stamtąd kierowane. Poza tym, żeby zapobiegać takim zachowaniom aspołecznym typu wagary, palenie papierosów, bójki, niszczenie mienia, grupę dzieci, z którymi mamy kłopoty, umawiamy na spotkanie z sędzią Piotrowskim, który nigdy nam jeszcze do tej pory nie odmówił i wtedy rozmawia z tymi dziećmi na temat przestępczości dzieci i młodzieży, jak to się zaczyna, a na czym czasem się to kończy. Nie mamy w szkole takich bardzo dużych problemów z dziećmi od strony właśnie takich zachowań aspołecznych. To są pojedyncze wypadki na prawie 800 dzieci. Nie jest to wielki procent. Niemniej nie możemy tego całkowicie wykluczyć, bo z roku na rok może to się zmienić. Czy ma Pani jakieś życzenia, apel może do rodziców, korzystając z okazji, może Pani tutaj przekazać parę informacji? Mogłabym, korzystając z okazji. Po pierwsze, chciałam rodzicom uświadomić, że badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej mają na celu dobro dziecka. Po zdiagnozowaniu tego możemy zapewnić pomoc, bądź umieszczając dziecko w zespole korekcyjno-kompensacyjnym, w którym likwiduje się defekty rozwojowe. Takie zespoły w naszej szkole działają, głównie w klasach 1-3, jest ich w tej chwili 7. I dzieci na pewno korzyść z działalności tych zespołów odnoszą. Jeżeli to są kłopoty tylko wynikające z zaniedbań, z braków programowych spowodowane bądź chorobą, bądź tym, że rodzice nie dopilnują dzieci, to umieszczamy takie dzieci w zespołach wyrównywania wiedzy. No, tych zespołów niestety nie mamy dużo, ale to się łączy z finansami, ponieważ to jest poza godzinami lekcyjnymi i musi być na to fundusz, który nie zawsze starcza na taką ilość zespołów, jaką byśmy widzieli. Poza tym tutaj apel do rodziców, bardziej starać się rozmawiać z dziećmi, znaleźć w tym biegu czas dla dziecka, żeby poznać jego problemy, zainteresowania, gdzie spędza wolny czas, z kim się spotyka, bo bardzo często się okazuje, że rodzice nie zawsze wiedzą, co ich dziecko po godzinach pracy w szkole robi i może bardzo łatwo się dostać do grupy, która ma na niego wpływ większy niż rodzic. I wtedy w pewnym momencie traci się kontrolę nad dzieckiem. Także ta więź jest tu bardzo ważna. Następna sprawa to dziecko w rodzinie musi mieć oparcie. I oparcie właśnie od strony tej psychicznej, a nie tylko zapewnienie bytu, zapewnienie potrzeb biologicznych, materialnych. I korzystając również z okazji, chciałabym podziękować za współpracę. Poradni wychowawczo-zawodowej, przepraszam. Psychologiczno-pedagogicznej. Nazwa została zmieniona od września.
Poza tym za współpracę panią z Ośrodka Opieki Społecznej, która rodzinom potrzebującym zapewnia obiady dla dzieci, zapewnia pomoc finansową. Poza tym wysyła dzieci na kolonie czy obozy harcerskie. Także na pewno dzieci z tego mają wielką korzyść. Chciałabym również podziękować tu sędziemu Piotrowskiemu, kuratorowi zawodowemu panu Nowakowi za współpracę, komitetowi rodzicielskiemu i wszystkim innym osobom, które współdziałają i pomagają nam. Bez takiego frontu jednolitego niemożliwe by było realizowanie zadań wychowawczych szkoły, niemożliwe by było pilnowanie obowiązku szkolnego, niemożliwe by było nasze działanie tu, no właściwie całej szkoły. Dziękujemy bardzo za rozmowę i proszę Państwa, pamiętajmy, zwróćmy uwagę, co nasze pociechy robią podczas godzin wolnych i pamiętajmy o tym, że pedagog szkolny również jest na nasze usługi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.